od słowa, żebyśmy złamali schemat. Cały czas mi się przypominają kiedyś modlitwa, jak głosiłem o tym, żeby nie modlić się schematycznie i ktoś wyskoczył: Panie, prosimy Cię o nowe schematy. No, dziś troszkę też będzie o tych nowych schematach. Najpierw chciałbym bardzo powiedzieć tak od serca, że się cieszę, że Was widzę. Takie ładne twarze, tacy ładni ludzie. Bo zawsze jak uwielbiamy, to bardzo często widać z perspektywy ołtarza, czy tam, gdzie się prowadzi modlitwę, jak jest uwielbienie, to każdy, co stoi i jest tym animatorem modlitwy, takim liderem uwielbienia, to widzi, jak wyglądają twarze tych osób. A więc witam w takim duchowym spa, bo ładni będziecie wyglądać, wszyscy będziemy po tym spotkaniu. No, może ładniej wyglądamy, niekoniecznie chudniemy, no ale to już tego w pakiecie nie ma. Dobrze, słuchajcie, mam takie pytanie, bo mówiliśmy przez ostatnie 2 miesiące o Duchu Świętym, który działa przez dary, przez charyzmaty, ożywiając Kościół. Oczywiście na tym nie zakończymy, co było, bo musimy nie tylko wiedzieć, bo z wiedzy to wiecie, to samej wiedzy niewiele. Tylko trzeba to praktykować. Ale Bóg daje nam jakąś obietnicę pięknego życia. Marzy mi się taki Kościół odnowiony, taki w Dziejach Apostolskich, co jest. Coś pamiętacie spektakularnego z Dziejów Apostolskich? Kto pamięta coś? Kto pamięta coś takiego ekstra, że cię pociąga w Dziejach Apostolskich? Mateusz, weź mikrofon, jakby ktoś coś chciał, to... Ale dosłownie jedno zdanie, słuchajcie, bez żadnej konferencji, bo dziś nie lubię konkurencji. Zesłanie Ducha Świętego. A zesłanie Ducha Świętego, no... To jeszcze jedno, jakbyś powiedział, żeby jednak... Co tam jest takiego? No, bo... Że apostołowie wyszli i głosili z mocą. Alleluja. Kto jeszcze? Kto jeszcze coś takiego? Najpierw może ta część, żeby ochronić nogi Mateusza. Święty Paweł głosił i tak długo, że chłopak, który słuchał, zasnął i spadł z wysokości. Nie ma problemu, ja dzisiaj to wam załatwię. I święty Paweł podszedł do niego i go wskrzesił. Alleluja. Robert. Kościół w Dziejach Apostolskich był taki zjednoczony. Zjednoczony, tak. Jedno zdanie. Głoszenie Piotra i tysiące nawróconych. Ach, no idziemy na tą stronę, się przerzucimy, bo widzę, że wy zbyt spokojni jesteście. No jak, żeby Jurek nie mógł powiedzieć? Chusty i przepaski świętego Pawła kładzione na chorych powodowały, że Jezus ich uzdrawiał. Okej. Okay. Ktoś jeszcze? Coś takiego mega mocnego, co cię... To jeszcze Łukasz jest? Nawet cień świętego Piotra uzdrawiał inne osoby. Ktoś jeszcze? Wyraźnie do góry, tak? Trwanie w wspólnocie, trwanie na modlitwie, dzielenie się wszystkim. Alleluja. Dobrze, słuchaj, to wystarczy. Chcielibyśmy też, żeby Bóg mocno przez nas działał. Może tylko sprawdzę, bo nie wiem, czy ta konferencja w ogóle ma sens. Czy chcielibyśmy, żeby na naszych oczach Pan uzdrawiał chorych? Ale nie tylko wewnętrznie, ale też realnie, fizycznie. Są tu jacyś tacy? Można podnieść rękę, bo tak wam... Dobrze. Czy są tu osoby, które chciałyby, żeby doświadczać takich przejawów mocy Pana, że Bóg przychodzi i demony są wyrzucane, ludzie są uwalniani i w ogóle się dzieje Królestwo Boże na naszych oczach. Są tu jacyś, którzy chcą? Świetnie. No rewelacja. I wiecie, dzisiaj będziemy o tym rozważać. Wow. Dziękujemy Ci, Ojcze, za ten temat. Już chcemy go słuchać, prawda? Ale najpierw musi Pan przemówić i to jest Psalm 91.
Psalm 91, otwórzcie swoje Biblię, tudzież wersja gorsza, aplikacje w telefonie. Natomiast bardzo was zachęcam, żeby mieć Boże Słowo przy sobie. Dziś akurat będzie troszkę Starego Testamentu, więc kto ma tylko nowy, no to... Jeżeli nie masz Pisma Świętego, po prostu słuchaj. Może siedząc już nie będziemy wstawać, ale przeczytajmy ten psalm. Modląc się, tak? Bo to już jest modlitwa nasza dzisiejsza. Kto przebywa pod osłoną Najwyższego i w cieniu Wszechmocnego spoczywa, mówi do Pana, ucieczko moja i twierdzo, mój Boże, któremu ufam. Bo On sam Cię wyzwoli z sideł myśliwego i od zgubnego słowa. Okryje Cię swymi piórami i schronisz się pod Jego skrzydła. Jego wierność to puklesz i tarcza. W nocy nie ulękniesz się strachu, ani za dnia strzały, co leci, ani zarazy, co nadchodzi w mroku, ni moru, co niszczy w południe. Choć 1000 padnie u Twego boku, a 10 000 po Twojej prawicy, Ciebie to nie spotka. Ty ujrzysz na własne oczy, będziesz widział odpłatę daną grzesznikom. Albowiem Pan jest Twoją ucieczką, za obrońcę wziąłeś sobie Najwyższego. Niedola nie przystąpi do Ciebie, a plaga Cię nie przybliży do Twego namiotu. Bo swoim aniołom rozkazał w Twojej sprawie, aby Cię strzegli na wszystkich Twych drogach. Na rękach będą Cię nosili, abyś nie uraził swej stopy o kamień. Będziesz stąpał po wężach i żmijach, a lwa i smoka będziesz mógł podeptać. Ja go wybawię, bo przylgnął do mnie, osłonię go, bo uznał moje imię. Będzie mnie wzywał, a ja go wysłucham i będę z nim w utrapieniu. Wyzwolę go i sławą obdarzę, nasycę go długim życiem i ukażę mu moje zbawienie. To słowo objawia nam, co jest wolą Pana Boga. A więc Bóg chce uwalniać nas od przekleństwa, od zgubnych słów, które sami wypowiedzieliśmy albo inni wypowiedzieli wobec nas, od słów niosących zło. Nie chodzi o jakiś automatyzm, tylko od słów, które może się ciągną, brzmią w naszych uszach, w naszej pamięci, tak? To jest właśnie, to Bóg to objawia, prawda? Że tutaj nie zapisałem fragmentu akurat, ale wyczytujemy to właśnie z tekstu Słowa Bożego, tak? Dalej, że mamy, że Pan uwalnia od strachu. Popatrzcie, tu jest w tym psalmie strach, a raczej pokonanie strachu, tak? Strach przed ludźmi, strach przed sytuacjami. Baliście się kiedyś czegoś? Czy są trudne sytuacje w Twoim życiu? Różne, nie tylko chodzi o choroby, sytuacje takie, które po ludzku trudno nam rozwiązać? Tak czy nie? No to czemu nie mówicie, że tak? Jak jest wszystko dobrze, to arrivederci Roma, kolacyjka, spanko, telewizorek i już. Mamy też, popatrzcie, wolność od zarazy i moru. Nie? Od zarazy i moru. To znaczy Bóg chce nas uwalniać od chorób. Popatrzcie, co myśmy zrobili, że tak łatwo przychodzi w Kościele nauczać teologia cierpienia. To jest prawda. Jest teologia cierpienia. Ale Ewangelia pokazuje, że Jezus chce uzdrawiać. Ale to nie znaczy, że zawsze musi być uzdrowienie. Posługujemy w hospicjum, ludzie umierają. Ale nawet i tam mamy głosić Ewangelię życia. Pan może uzdrowić, ale nie musi. Ale zawsze Pan chce uzdrowić przez co? Przez życie wieczne. Pokonanie nieprzyjaciół, czyli trudności, nie do przejścia. Chcielibyśmy, żeby Bóg zainterweniował w nasze życie tak, że to się wszystko na naszych oczach, wyobraźcie sobie teraz, zamknijcie oczy,
Zobaczcie tą trudność, która jest w waszym życiu. Nazwijmy sobie ją teraz. Od razu się będziemy modlić. W trakcie tego tematu. Widzisz to? Taki napis tam jest. Ty wiesz, co tam jest napisane. To jest ta trudność, nie? I teraz zobacz, że to wszystko to teraz się trzęsie, tak? I trzaska, tak? I wychodzi Jezus i mówi, masz zrobione. Widzisz to? Widzisz to? To nie chodzi o wyobrażenie. Bo Bóg może to zrobić. Jeżeli ograniczamy w tym momencie, że nawet, no tak, Panie, ale, to ja Ci mówię, nawróć się. Dzisiaj troszkę będę niemiły dla niektórych. To Ci mówię, nawróć się. Jeżeli Ty nie wierzysz, że Pan może zmienić Twoje życie, że On może tak wejść w Twoje życie, że te wszystkie góry się przesuną, rozpadną, te wszystkie ograniczenia. Albo Bóg inaczej zareaguje. Może Cię wyprowadzi na górę i powiesz, takie to w sumie to jest nic. Bóg może, bo jest wszechmogący. Widzimy w tym psalmie również coś pięknego. Słuchajcie, Bóg chce dać Tobie, Grzegorz, na usługi aniołów. Ale nie chodzi o postawę taką, aniołowie, proszę bardzo, to, nie? Albo gazujesz, nie? Jedziesz tam 200 na godzinę, nie? I sobie tylko przyzywasz aniołów, nie? Aniołowie zawiodą cię do raju, nie? Bóg obiecuje, tak, że pośle nam aniołów, którzy będą strzegli twoich kroków. Mamy w tym psalmie wybawienie. Mamy władzę nad demonami, czyli będziesz stąpał po wężach i żmijach. I Pan Jezus mówi, dałem wam wszelką władzę stąpania po wężach i skorpionach i po całej potędze nieprzyjaciela. Naszym celem więc naszego życia jest to, żeby Panu Bogu oddawać chwałę i przyjmować to, co On powiedział. Co On przygotował. W ćwiczeniach duchownych świętego Ignacego Loyoli jest jeden z pierwszych punktów. Człowiek został stworzony po to, aby Pana Boga chwalił. A więc nie po to, żeby tylko żyć, ale Twoje życie ma konkretne powołanie. Dziś też było słowo prorocze, że Pan mówi, pójdź do niektórych osób, pójdź za mną. To znaczy, zacznij realizować powołanie, które Ci Bóg dał w Chrzcie Świętym. A może to jest jakieś szczególne powołanie? Dana czeka. Ukraina czeka. Z Rosją jeszcze się wstrzymamy, ale już tam mamy swoich ludzi. A co? Nie tylko w jedną stronę działa. W Księdze Wyjścia w 31 rozdziale czytamy takie słowa. I rzekł Pan do Mojżesza. Oto wybrałem Bezaleela, syna Uriego, syna Hura z pokolenia Judy i napełniłem go Duchem Bożym, mądrością i rozumem, umiejętnością wykonywania wszelkiego rodzaju prac, pomysłowością w pracach w złocie, w srebrze, w brązie i w rzeźbieniu kamieni do oprawy i w rzeźbieniu drewna oraz wykonywaniu różnych dzieł. A dodam mu Oholiaba, syna Achisamaka z pokolenia Dana. Napełniłem umysły wszystkich rękodzielników mądrością, aby mogli wykonywać to, co rozkazałem. Namiot spotkania, arkę świadectwa, przebłagalnię, która jest na niej i wszystkie sprzęty przybytku. I stół oraz wszystkie jego naczynia, świecznik z najczystszego złota, wszystkie należące do niego przybory, ołtarz kadzenia, ołtarz całopalenia ze wszystkimi jego przyborami, kadź i jej podstawę, święte szaty z drogocennej tkaniny dla Aarona, kapłana i szaty dla jego synów, do sprawowania czynności kapłańskich i olej do namaszczania i kadzidło wonne do przybytku. Wszystko to winni uczynić zgodnie z tym, jak Ci przykazałem. A w Księdze Izajasza czytamy w 43 rozdziale wezwałem Cię po imieniu, Tyś mój. Powiedz głośno swoje imię teraz. Przemysław.
Głośniej, bo nie słyszałem. Przemysław. Głośniej. No troszkę was wkopałem teraz. Poproszę, niech podniesie prawą rękę ta osoba, której imię tu w tym kościele nie wybrzmiało teraz. Ktoś jest nieposłuszny, porozmawiamy sobie potem. To 3-4 Franciszek. 3-4. Franciszek. Bóg cię wezwał. Bóg cię wezwał do tego, żebyś miał udział w takim świecie i w takim życiu, jakie przed chwilą sobie opisywaliśmy. Bóg cię wezwał po imieniu Jagoda, Krysia, Mateusz. Bóg cię wezwał Asia. Bóg cię wezwał Krzysztof po imieniu. Jeszcze ciebie nie było na świecie, a On już cię wezwał do wiary. Więcej, On już was wezwał do Secim, której to wspólnoty jeszcze nie było. I Bóg chce przez ciebie czynić dla świata to, co obiecuje Jego Słowo. To, ten psalm 91 jest tak ważny, że Kościół go czyta w komplecie zawsze w niedzielę, czyli w modlitwie na zakończenie dnia, ostatniej modlitwie kanonicznej z brewiarza, w niedzielę i w uroczystości. A u benedyktynów czyta się to co drugi dzień. Ten psalm w ramach komplety. My ogłaszamy jako Kościół tyle razy w ciągu tygodnia to, co Bóg ma czynić. To czemu tak nie jest kolorowo? A przeczytajmy pierwszy werset. Razem. Kto przebywa pod osłoną Najwyższego, w cieniu Wszechmocnego spoczywa. Zobacz. My bardzo często chcemy, żeby były przejawy naszego powołania chrześcijańskiego, żeby działy się wielkie rzeczy przez nas, ale niekoniecznie mamy podstawę do tego. Bo w kim będą zrealizowane te wszystkie obietnice? W kim? Kto przebywa pod osłoną Najwyższego. Nie kto przyszedł na modlitwę o uzdrowienie, na spotkanie modlitewne, pomodlił się, żeby Duch Święty działał teraz przez jego posługę. Nie. Pan mówi, jeśli będziesz przebywał, czyli zawsze będziesz ze mną. Zawsze. Nie jako dodatek do twojego życia, ale jak będziesz przebywał pod osłoną Najwyższego. Czy przebywasz? A więc czy twoje, czy moje myśli, decyzje, czy one są zgodne z tym, co mówi Pan? Wiecie, mówimy w ewangelizacji, buduj swoją osobistą relację z Bogiem. Kiedy mówimy o modlitwie, albo o życiu Kościoła, mówimy, że jest niebezpieczeństwo rutyny, jakiejś tradycji, która tylko wprowadza człowieka w jakiś rytm, ale niekoniecznie za tym idzie serce. I wiecie, tak samo może być u charyzmatyków. Zadam ci, zrobię malutki test. Teraz wam przywalę. Autentycznie. Jesteście gotowi? Dzisiaj jest kapituła, to najwyżej mnie odwołają, nie? Cała nadzieja w biskupie, bo bez decyzji biskupa głos kapituły o odwołaniu pasterza jest nieważny, więc nie? Ale przygotujcie się, bo powiem coś mocnego. Zrób sobie test. Czy przebywasz pod osłoną Najwyższego? Wiesz jaki? Spróbuj w domu modlić się na głos uwielbieniem non-stop przez 5 minut z zegarkiem w ręku.
Jak przejdziesz ten test, to jesteśmy w połowie drogi. To zrób sobie drugi test. Niekoniecznie w tej samej chwili. 10 minut. Że jedziesz non-stop. Wiecie, co to znaczy, nie? Nawijasz, nie? Chwała, chwała Tobie, Panie, nie? Ale nie, że tylko jedziesz, chwała Tobie, Panie, chwała, chwała, chwała. Zacznij mówić do Boga, zachwycając się, kim On jest. Malutki teścik. Uwaga, zadanie to jest szczególnie istotne do osób, które są we wspólnocie i to od trzeciego roku formacji wzwyż. Osoby, które są tu gośćmi naszymi, cudownymi, wspaniałymi i mam nadzieję, że z gości staniecie się braćmi, siostrami, członkami oraz ci, którzy są kandydatami już do wspólnoty, nie musicie tego zadania robić. To nie jest dla was, ale możecie. Do czego zmierzam? Że jeżeli ty na przykład modlitwę uwielbienia ograniczysz do spotkania modlitewnego, to nie ma sensu. Bo znaczy, że nie realizujesz swojego powołania. Jeszcze raz. Człowiek został stworzony po to, aby Pana Boga chwalił. Aby Go kochał i chwalił. Kto przebywa pod osłoną Najwyższego, jest niebezpieczeństwo szukania technik. Jak się pomodlić, żeby było uzdrowienie, jak się pomodlić, żeby było uwolnienie. Ja mówię o charyzmatykach teraz. To może módlmy się w językach. Ale czy do uzdrowienia języki są potrzebne? No mogą pomóc, ale one nie są potrzebne. Ale kiedy będziesz przebywać, czyli to będzie coś stałego pod osłoną Najwyższego, czyli Bóg będzie twoim domem, to ty zaczynasz inaczej żyć. Więcej, popatrzcie, co jest. Gdzie my mamy spoczywać? Patrzcie w tekst, nie na mnie teraz. Tekst jest ciekawszy niż pasterz. Gdzie? W cieniu Wszechmocnego. W cieniu Wszechmocnego. Jeżeli gdzieś tu pada jakiś cień, tak? To żeby być w tym cieniu, muszę w odpowiednim miejscu stanąć, tak? Szukam siebie teraz, kurde, przesuwa się, nie? Tu jest ten cień, ale już nie ma go tu. A więc jeśli Bóg idzie tu, to ja muszę być tu. Ale nie, bo ja zawsze jestem tam. Jeżeli Bóg się odwraca i ten cień pada inaczej, to ja się muszę odwrócić zgodnie z tym, co mówi Bóg. Bo inaczej rozminę się z cieniem. Inaczej wpadam w religijność. Uwielbiam Pana Boga, odprawiam rytuał. Mogę nawet ewangelizować cieleśnie i nic z tego nie ma. Bo będę dawać doktrynę, a nie będę dawać życia. A więc bracia i siostry, jeżeli chcesz, a chcieliście, żeby wielkie rzeczy się działy w tobie i przez ciebie, żeby Kościół jaśniał i był skuteczny w ewangelizacji, to naszym pierwszym powołaniem jest przebywać pod osłoną Najwyższego. I to jest albo jestem, albo nie jestem. Dosyć kompromisów. Albo kochasz świat, albo kochasz Boga. Nie da się być w dwóch miejscach równocześnie. I wiesz, co ci powiem? Że musisz zdecydować się dzisiaj. Bo krocząc za Bogiem stracisz. Kamil, wstań. Chodź do tego sprzętu twojego, który jest taki, nie wiem który, bo on tu na wszystkim potrafi grać. Tylko na nerwach nie potrafi. A jeżeli się mylę, to porozmawiajcie z Moniką. Popatrzcie, ale go wywołałem. Posłodzę trochę. Dobrze gra, prawda? Jest dobrym muzykiem? I wiecie co? Dla świata jest nikim. Jest nikim. Kamil, sorry, ale przez to, że
kilkanaście lat temu poznałeś mnie i tak się związałeś, to jesteś dla świata nikim. Tylko ty oddałeś ten instrument Bogu. Gdybyś był muzykiem światowym, zarobiłbyś dla twojej rodziny takie pieniądze. A tak będziecie żyli skromnie przez całe życie. Dzięki. Rozumiesz? Bo my ci nie damy pieniędzy tych, które dałby ci świat. I musisz podejmować decyzję razem ze twoją żoną. Służysz Panu, czy próbujesz wejść w świat, żeby talenty tak wykorzystać, żeby tak sobie żyć. I to jest, bracia i siostry, w każdym przypadku. To nie chodzi tylko o tych, którzy etatowo pracują, bo to jest kilka osób. Nigdy, jeżeli ktoś chce żyć w kościele, nigdy, jeżeli jest powołany przez Kościół do służby, nie będzie miał takiej kasy. Więcej, nie będzie miał takiego uznania, zwłaszcza teraz, kiedy jest niemodne być chrześcijaninem, katolikiem, księdzem i tak dalej. Ale kiedy przebywamy w pieczy Najwyższego, to realizujemy swoje powołanie. I tak jak nasz brat odkrył swoje powołanie i musiał wybrać. Pewnie, że myśmy trochę mu pomogli, ale ostatecznie musiał wybrać. Już nie będę mu tak dokuczał, ale to chciałem wam pokazać. Może więc w twoim życiu, to nie o to chodzi teraz, zamknij biznes, nie o to chodzi. Tylko przebywaj w pieczy Najwyższego. Nie żyj w rozkroku. Zacznijmy się więc nawracać, bo tylko wtedy będą się objawiać dary ducha. Wtedy będzie ewangelizacja z wielką mocą. Dobrze, że modlimy się o dary ducha. Dobrze, że modlimy się o proroctwa, o charyzmaty uzdrawiania i tak dalej. Bardzo dobrze, będziemy to robić dalej. Ale Pan nie będzie przyozdabiał swego Kościoła darami, jeśli nie będziemy radykalnie kroczyć za Jezusem. Albo Pan, albo świat. Kiedy to się zrealizuje? Ja go wybawię, bo przylgnął do mnie. Jest taki przekład nowy też Pisma Świętego. To taki lingwista i biblista, jednocześnie z Kościoła Baptystów, Piotr Zaręba, zrobił taki przekład. Dość taki ciekawy też z wieloma analizami takimi języka hebrajskiego. I ten fragment tam brzmi troszkę inaczej u niego. I to jest dopuszczalne zgodnie z rozumieniem języka hebrajskiego. Ja go wybawię, bo mnie ukochał. Znaczy przylgnąć mogę, to już nie będę może pokazywał z jakimś modelem, czy modelką, może tak byłoby lepiej, że przylgnął. Ale wtedy mogę przylgnąć, kiedy kocham. Konkretnie kocham. On jest pierwszy. Dalej. Wtedy to się wszystko stanie. Osłonię go, bo uznał moje imię. W tamtym tłumaczeniu jest ciut inaczej. Osłonię go, bo zna moje imię. Czyli wezwani jesteśmy znać imię Boga. A kiedy możesz go znać? Kiedy przebywasz w pieczy Najwyższego. No i wracamy do punktu wyjścia. Konkluzja. Bóg nas wzywa, żebyśmy prosili Go o dary ducha. Bóg nas wzywa, żebyśmy posługiwali w mocy ducha. Bóg nas wzywa, żebyśmy byli szaleni dla Ewangelii. Mieli obsesję na punkcie Jezusa. Tak, chrześcijanie mieli obsesję na punkcie Jezusa. Jak nie masz obsesji na punkcie Jezusa, to się nawróć. Obsesja. Niektórzy wiedzą, o czym mówię, z jednego kursu, nie? Nie powiem, z którego. Ale obsesję mieć
w tym dobrym znaczeniu. To znaczy, tak go kocham, że on mi nic nie zabiera, ale zaczynam ja żyć w błogosławieństwie i chwale Pana. Ale tylko wtedy to jest możliwe, że Bóg będzie naprawdę czynił wielkie rzeczy, kiedy będziemy przebywali z Panem. I teraz pokutuj. Pokutuj za te momenty, w których myślisz cieleśnie, w których nie myślisz po Bożemu, w tych momentach, w których powiedziałeś, Bóg ma być tu. A On mówi, ale ja nie muszę Cię słuchać. Ale On ma być tu, ale tu Boga nie ma. Eliasz też myślał, tak, że Bóg przyjdzie w wichurze, a on był gdzie? W lekkim powiewie. A gdzie indziej wszyscy myśleli, że Bóg przyjdzie w lekkim powiewie i da pokój, a on przyszedł ze zniszczeniem. Rozumiecie? Fajnie się siedzi w ławce? No to jest źle. Bo to jest taki obraz, to jest to, co Franciszek mówi, że pragnę, aby Kościół był w ciągłym stanie misji. To, co Franciszek mówi, nasłuchiwać, gdzie jest Bóg, nasłuchiwać, co On chce. To ci wszyscy, co krytykują Franciszka, oni nie rozumieją Jezusa. Oni nie znają Boga, że Bóg może mówić, powiedzieć tak, słuchajcie, trzeba zrobić wychył tutaj, żeby tych zagarnąć, a teraz wychył tutaj. Ale wielu mówi, nie, ten pociąg jedzie tylko tymi torami i albo wsiadasz, albo spadaj. A co ma być pierwsze? Przebywać w cieniu Najwyższego. Więc pokutujmy za to, że przeprośmy teraz Pana, że nie przebywaliśmy, że próbowaliśmy Go tutaj tylko i nam się wydawało, że był Pan. Nam się wydawało, żeśmy Mu oddawali chwałę, śpiewaliśmy pieśni, może coś modliliśmy się, ale czy oddawaliśmy Mu chwałę? Czy był w nas zachwyt Jezusem? Podnoszę poziom. Albo inaczej mówiąc, przykręcam śrubę. Bo to mówi Słowo Boże. Charyzmatyk albo mistyk zgasł, urósł. Cynik. Tak mówiliśmy też w seminarium. Mistyk, wystyk. Urósł cynik. On wszystko wie. Bez sensu. Halleluja, podnoszą, wygłupiają się. To jest cyniczne. To jest diabelskie. Ale kiedy ten mistyk czy charyzmatyk zgasł? Kiedy się skupiał tylko na Alleluja, a nie chwalił Boga swoją codziennością. No to teraz powiem coś takiego miłego. Że chciałbym, żebyśmy naprawdę wszyscy jeszcze głębiej zaczęli chwalić Pana swoją codziennością. Bo wtedy zobaczymy przełomy w naszym życiu. I to nie chodzi o to, Boże, znowu coś muszę robić, bo mi kazał. To nie o to chodzi. Ja dzisiaj wzywam was do tego, żeby radykalnie zmienić życie. I albo wchodzisz w Jezusa, albo będziesz kopać się z koniem, tak jak teraz. Módlmy się. Alleluja. Zakończyliśmy kolejne spotkanie modlitewne. Mówiliśmy o tym, że tak, Bóg daje nam pragnienie tego, żeby doświadczać Jego mocy, żeby też w mocy Jego Ducha, używając darów duchowych, charyzmatów, zmieniać ten świat i głosić Ewangelię. Ale naszym powołaniem, pierwszym, podstawowym, jest to, żeby przebywać w cieniu Najwyższego. I dlatego tak, Bóg chce nam to dać, ale my mamy się nie skupiać na darach duchowych, ale mamy przede wszystkim skupiać się na Ojcu, na Jezusie, na wielbieniu Pana Boga. I zapraszam was wszystkich, żebyśmy tak naprawdę zrobili sobie rachunek sumienia, na ile prawdziwie przebywam w pieczy Najwyższego, na ile rzeczywiście kocham Boga
na ile kocham Jezusa, na ile to wszystko wpływa na mój sposób myślenia, działania, przeżywania codzienności. I nie próbujmy bratać się ze światem grzesznym. Chciejmy w tym świecie oczywiście żyć, ale żyć jako ludzie, którzy są wpatrzeni w Boga, wpatrzeni w Jezusa. Tak się lepiej żyje, tak jesteśmy bezpieczni. A co Bóg konkretnie nam daje? To przeczytaj Psalm 91. On naprawdę czyni to, co dał nam właśnie przez to słowo owego psalmu. Dziękuję Wam za wspólną modlitwę, za wspólne rozważanie słowa i zapraszam na kolejne spotkanie modlitewne i konferencję. Alleluja.